Jeżeli oglądałeś mój poprzedni film, to wiesz już, że początek roku jest to czas, kiedy w zasadzie można zobaczyć jeszcze poprzednie wystawy, w sensie wystawy z poprzedniego sezonu, więc w styczniu mamy w Europie tak naprawdę dwa wielkie otwarcia wystaw, w lutym tylko jedno e, otwarcie, więc e, za bardzo w zasadzie, jeżeli chcesz się wybrać na początku roku e, jeszcze na na przykład zaległy urlop, w jakieś fajne miejsce, zobaczyć jakąś fajną wystawę, to koniecznie odsyłam Cię do mojego filmu, w którym mówiłam, właśnie mojego poprzedniego filmu w którym właśnie mówiłam o tym, gdzie jeszcze można się dobić sztuką e, że tak powiem na początku tego roku ale właśnie na wystawie z poprzedniego sezonu. A my dzisiaj w takim razie zaczynamy od razu z kopyta, przegląd artystyczny najlepszych wystaw w roku 2020 okiem Art Freak, bo to jest oczywiście moja subiektywna selekcja, ale gwarantuję Ci, że tak jak już wspomniałam, to są najlepsze perełki przebrane z całej Europy. Będę jechała chronologicznie, będę dzisiaj korzystała właśnie z moich e, fiszek, e, które sobie przygotowałam, żeby poszło nam to bardzo sprawnie i żeby ten odcinek nie trwał godzinę. Także e, zaczynamy. Pierwszy miesiąc styczeń. I musisz wiedzieć, tak jak już powiedziałam, że styczeń-luty to jest jeszcze sezon dosyć martwy w muzealnictwie. To jest jeszcze sezon w zasadzie, kiedy dobijamy stare jeszcze wystawy z poprzedniego sezonu artystycznego, czyli tego właśnie przełomowego e, z końcówki roku poprzedniego e, i z początku obecnego. Zaczynają się dwie nowe wystawy. Dwie nowe prezentacje startują już w styczniu. Pierwsza 26 stycznia, i jest to e, wystawa Edwarda Hoppera. Tak, dobrze słyszysz. E, I ona będzie w Szwajcarii, e, w Rien by Basel, czyli w takiej małej miejscowości pod Bazyleą, e, w Fundacji BLR i tam właśnie będzie wystawa Hoppera także jeżeli lubisz tego artystę to jest to nie lada gratka bo z tego co wyczytałam z opowiedzi tej wystawy będą akwarele i będą też prace olejne Hoppera i to z aż 50 lat twórczości od 1910 do 1960 roku czyli 50 lat twórczej pracy artysty na tej wystawie w Szwajcarii ja się bardzo cieszę z tej wystawy bo bazyla jest tylko 3 godziny drogi Samochodem ode mnie, więc ja na pewno się na nią wybiorę. No i już nie mogę się doczekać. Idziemy dalej w takim razie. Druga wystawa, która otwiera się pod koniec tego miesiąca, a dokładnie 28 stycznia, to wystawa Arnolda Böcklina, um, również w Szwajcarii i również um, właśnie w tamtych okolicach, o których mówiłam przed chwilą, tylko teraz dokładnie w Bazylei, w Muzeum Sztuki. Um, Myślę, że bardzo ciekawie się zapowiada ta prezentacja. Także w styczniu otwiera się hopper i byklin. Tak naprawdę można w uproszczeniu powiedzieć: w Bazylei w Szwajcarii. No, nie lada gradka, powiedziałabym, naprawdę. Dalej idziemy luty. W lutym mamy jedną tylko premierę, e, ciekawą moim zdaniem, e, i to jest 29 lutego, co od razu nam mówi, że 2020 rok będzie rokiem przestępnym. E, 29 lutego otwiera się wystawa Monet. Orte, czyli Monet Miejsca w Muzeum Barberini w Poczdamie I na tej wystawie, jak mówi sam tytuł, prawdopodobnie będą przedstawione jakieś pejzaże albo jakieś miejsca, po prostu które właśnie Monet malował. Na pewno Muzeum Barberini nie zawiedzie swoich odwiedzających, bo oni mają zawsze świetne prezentacje. Marzec. Marzec w świecie kulturalnym to jest po prostu złoto. Marzec to jest pierwszy taki duży, tak naprawdę boom, kiedy rozpoczyna się większość ważnych wystaw, które będą trwały aż do końca sezonu letniego czyli przez całe wakacje, przez cały ten środkowy sezon urlopowy wysoki. I tutaj, przede wszystkim, zaczynamy już od początku miesiąca, 4 marca i jesteśmy w Londynie, w Tate Britain zaczyna się wielka monograficzna wystawa o Slaya. Także jeżeli ktoś z Was bardzo lubi pracę tego artysty, to Aubrey Beardsley będzie um, prezentowany pierwszy raz po 50 latach w Londynie, więc będzie to wielka prezentacja i naprawdę jest to wielkie święto. Tate Britain zresztą jest znany z takich klasyków wystaw nowożytnych, które są zawsze świetne i zawsze są na nich tłumy, więc myślę, że tutaj akurat u Beardsleya będzie tak samo na tej wystawie. Wystawa będzie trwała do 25 maja, a później, trzy tygodnie później zostanie otwarta w Musée d'Orsay w Paryżu, więc jeżeli nie w Londynie, no to macie jeszcze szansę w połowie roku przejechać się i zobaczyć Beardsley'a w Paryżu. Druga prezentacja, druga premiera to jest 12 marca. I tutaj w Tate Modern, czyli po sąsiedzku, otwiera się wystawa wielka Andiego Urchola. Ta prezentacja będzie trwała do 6 września, czyli przez, cały, przez całe wakacje właśnie, przez ten dokładnie środkowy sezon urlopowy. Ta wystawa jest na tyle ważna, że jest to pierwsza retrospektywa po 20 latach w Tate Modern w Londynie. Ten artysta przez ostatnie dwie dekady nie miał takiej wystawy w tej galerii. A wiemy, że jest to galeria nowoczesna, która wystawia wszelkie wielkie nazwiska, a więc jeżeli Warhol wraca po 20 latach, to będzie to na pewno bardzo ważna wystawa i na pewno będzie co oglądać. Co jest również gratką dla oglądających i odwiedzających z, przede wszystkim z Wielkiej Brytanii, to, że poza wielkimi znanymi pracami na tej wystawie będą również prezentowane prace, które jeszcze w Wielkiej Brytanii nie były prezentowane nigdy. Następnie 16 marca, czyli dosłownie kilka dni później, tak jak widzicie, marzec naprawdę obfituje w nowe prezentacje. Także 16 marca mamy kolejną premierę w Europie dużej wystawy. I jest to znowu taka klasyczna bardzo wystawa, tym razem w National Gallery w Londynie Także widzicie, że Londyn naprawdę mocno uderza w ten sezon wiosenny Mamy już trzecią prezentację nowej, jakby trzecią premierę nowej wystawy w marcu w Londynie I jest to Tizian Love, Desire and Death Także będą to prezentacje m, prac Tcyana, e, i ta wystawa wydaje mi się niesamowicie ważna i niesamowicie interesująca, ze względu na to, że będą tam prezentowane prace, które zostały zamówione w 1551 roku e, przez e, jeszcze wówczas nie króla, ale później króla Filipa II, który zamówił u Uccellino właśnie obrazy, które pokazywały sceny mitologiczne z of Ofidiusza. i było tych obrazów sześć i później one zostały sprzedane, one się rozjechały i Pierwszy raz teraz po 400 latach będą znowu eksponowane razem. Także te obrazy z całej Europy i też ze Stanów będą znowu zestawione razem na jednej wystawie po 400 latach bycia osobno. Także to jest w ogóle jakaś wspaniała historia, w ogóle um, no nie wiem, połączenie na nowo rodziny tych obrazów. To jest fantastyczne w ogóle. Także ja, Mega się jarem i Londyn w marcu, to wygląda na to, że to jest pewniak. Ale, ale, ale idziemy dalej, bo jesteśmy dopiero w połowie marca. Teraz 18 marca mamy kolejną premierę w Europie i tym razem jest to Centrum Pompidou, które pokaże prezentację prac wybranych Christo i jego partnerki życiowej oraz jego partnerki twórczej, czyli Jean-Claude i ich wspólna wystawa w centrum Pompidou to jest jedna z dwóch wystaw, które będą w tym sezonie pokazywane właśnie ich w Europie. Ta w Paryżu będzie skupiała się na tej pracy Le Ponyf oraz na sześciu latach konkretnie twórczości właśnie Christo i Jean Claude i to będzie sześć lat między 1958 a 64 rokiem. Także myślę, że bardzo ciekawa prezentacja i tutaj właśnie głównie będą się historycy tej wystawy opierać na tych ambalażach i na tej prezentacji pracy tego opakowania mostu Le Pont Neuf. Na pewno to źle wymówiłam. Egal. Ale jak jesteśmy przy Kristo, to dosłownie 3 dni później, czyli 21 marca startuje wystawa w Berlinie w Das Palais Popular, i jest to też właśnie wystawa o tej samej nazwie, czyli Christo i Jean Claude, po prostu, która będzie trwała do końca sierpnia, i to jest z kolei wystawa, która będzie pokazywała pracę z, kolecji, z kolekcji Joachim czyli takich niemieckich kolekcjonerów i ona z kolei nacisk będzie kładła na pracę niemiecką, oczywiście na ambalaż niemiecki artystów, czyli na ambalaż, który dotyczył opakowania Reichstagu 25 lat temu. No i myślę, że też przez to, że mija właśnie 25 lat od tego faktu, no to dlatego też ta prezentacja ma w ogóle miejsce w tym roku i w ogóle te prezentacje tak licznie mają miejsce. Mają być również bardzo rzadkie obiekty. Dwóch artystów, także bardzo ciekawie się zapowiada. No i jeżeli zwróćcie uwagę, są dwie wystawy tych samych artystów, otwierane w zasadzie trzy dni po sobie i otwierają je w, pa w Paryżu i w Berlinie, no to ja nie wiem, czy jest w ogóle wyższy level, o którym mógłby zamarzyć artysta. No może jeszcze Londyn, jeżeli chodzi o Europę, ale tak poza tym chyba osiągnęło się już wszystko. Ok, ale my w takim razie idziemy dalej. Jesteśmy już w kwietniu. W prezentacji w kwietniu zaczniemy od prezentacji wystawy Albrechta Aldorfera. I będzie to wystawa, którą zaprezentuje Louvre w Paryżu i ona się rozpocznie 24 kwietnia. A skończy 3 sierpnia. Także też cały sezon w zasadzie, no powiedzmy, że połowa wakacji, ale ten bardzo taki obfity sezon urlopowy, właśnie w Lufrze, to będzie Altdorfer and His Time, więc najprawdopodobniej poza monografią Altdorfera będzie również pokazany szerszy kontekst, w jakim tworzył artysta. Także myślę, że ta wystawa również. Zapowiada się bardzo interesująco I to jest jedyne otwarcie, jakie w Europie Będzie miało miejsce w kwietniu I teraz przechodzimy do maja W maju mamy aż cztery nowe wystawy Które otworzą się w Europie Pierwsza z nich otworzy się w Louvre w Paryżu Od 6 maja Do 17 sierpnia Będzie prezentowana wystawa Body and Soul, Sculpture in Italy From Donatello to Michelangelo I to będą rzeźby, które będą prezentowane Od 1460 Do 1520 Roku, właśnie w sztuce włoskiej. Także Louvre idzie w totalną klasykę. Myślę, że ta wystawa będzie totalnie warta uwagi. Druga wystawa, która ma swój wernisarz w maju, to jest wystawa Matisse i jego prac w Centrum Pompidou w Paryżu. I ta wystawa zaczyna się 13 maja, a kończy się 31 sierpnia, więc całe wakacje. Można kupować bilety do Centrum Pompidou, lecieć do Paryża na wystawę. I ta wystawa, jak łatwo się domyślić, jest prezentacją prac z okazji świętowania 150. rocznicy urodzin artysty także Matisse wszystkiego najlepszego już dzisiaj 16 maja z kolei w Londynie Victoria and Albert Museum otwiera prezentację, która będzie trwała aż do 20 września, czyli również cały sezon wakacyjny, i ta wystawa nazywa się Renaissance Watercolors from Dürer to Van Także mm, też taka klasyka, ale myślę, że e, jak na Wiktoria i Albert na pewno nikt nie będzie zawiedziony, no bo to jest muzeum, które robi genialne ekspozycje po prostu, e, co nie wiem, możemy chociażby poświadczyć zeszłoroczną wielką wystawą i wielkim sukcesem wystawy Diora, na przykład, prezentacji prac Diora. E, I na tej wystawie Wiktoria and Albert e, muzeum zapowiada, że będzie 200 naprawdę rzadko pokazywanych dzieł z tej tematyki, którą mówiłam, czyli od Diora do Wandyka, także myślę, Myślę, że będzie to bardzo ciekawa prezentacja prac. OK, i ostatni wernisaż, jaki będzie się odbywał w maju tego roku w Europie, taki z tych interesujących, bardziej oczywiście, bo to jest selekcja moja, to jest 17 maja i 17 maja otwarcie będzie miała wystawa Francisco de Goya i Goya będzie miał swoją prezentację w Szwajcarii znowu i w tej właśnie fundacji pod Bazyleą, czyli w tej małej miejscowości Rien by Basel i ta Prezentacja prac GOI będzie trwała od 17 maja do 16 sierpnia. Także myślę, że to będzie bardzo interesujące i ja na pewno się wybiorę. To już jest na pewno mój plan. Idąc dalej, czerwiec. W czerwcu w Europie mamy trzy premiery nowych, nowych wystaw. I tutaj pierwsza, która się odbędzie, to dokładnie w połowie miesiąca, 15 czerwca. Muzeum d'Orsay w Paryżu otwiera właśnie przeniesioną z, wcześniej z Londynu wystawę Aubrey Beardsleya. I ta wystawa w Paryżu będzie trwała do 13 września, więc jeżeli nie zdążycie w pierwszej połowie roku wybrać się do Londynu, to macie szansę jeszcze Beardsleya zobaczyć w Paryżu. Druga premiera, która odbędzie się w czerwcu, to jest 17 czerwca i to jesteśmy w Londynie, w Tate Modern. Uwaga, i to jest bardzo ważne wydarzenie, bo 17 czerwca 2020 roku w Tate Modern zostanie otwarta wystawa Magdalena Bakanowicz. I to jest wystawa, która będzie trwała dokładnie wtedy, kiedy w Tate Modern będzie również trwała wystawa Andy'ego Warhol'a, więc zapewne, jeżeli nie nazwisko Abakanowicz na pierwszy rzut oka przyciągnie dużą grupę międzynarodowej publiczności, to na pewno zrobi to Warhol. Jak ludzie zobaczą Warhol'a, na pewno zobaczą też Abakanowicz, i tutaj, moim zdaniem, jest to wielki, w ogóle to jest to wielkie wyróżnienie, tak w ogóle dla naszej polskiej artystki. I nie tylko dlatego, że będzie prezentowana w Tate Modern i że będzie prezentowana w tym czasie, kiedy Andy Warhol, czyli w zasadzie na równi z Andy Warholem, ale przede wszystkim dlatego, że będzie poświęcone jej bardzo dużo przestrzeni. 64-metrowa, długa hala w tym obiekcie Tate Modern, który się nazywa Blawatnik. W tym budynku Blawatnika Tate Modern będzie prezentowana tylko i wyłącznie wystawa samych abakanów, które będą zebrane ze sobą na 64. 4 metrach długości, tak jest. Także będzie to wielkie przedstawienie abakonów zebranych ze sobą. Poza tym będą oczywiście też inne dzieła artystki, no ale. Wiadomo, abakany to abakany. Następna wystawa, trzecia, ostatnia w czerwcu, która się otwiera, to 27 czerwca. I tutaj jesteśmy w Muzeum Barberini w Poczdamie. Także, jak widzicie, Poczdam nie zawodzi e, i już w czerwcu otwiera kolejną prezentację w tym roku. E, tym razem będzie ona trwała do 11 października i będzie to wystawa e, West Meets East, The Orient in the Work of Rembrandt and His Dutch. Contemporaries, także wystawa Rembrandta oraz wschodu, naleciałości wschodnich w jego pracach, inspiracji wschodem oraz jemu współczesnych właśnie holenderskich malarzy, którzy również się tym inspirowali. Także West Meets East, 27 czerwca do 11 października, Muzeum Barberini w Pocztamie. Lipiec. No, i tak jak powiedziałam Wam, skoro na wiosnę otwierają się wszystkie większe wystawy, żeby ten rynek nasydzić aż do końca sezonu, no to w takim razie w lipcu mamy tylko jedno otwarcie. I w zasadzie jest to w ogóle mm, duże zaskoczenie, że to otwarcie w ogóle ma swoje miejsce, bo to jest właśnie sezon martwy. W muzeach są wtedy co prawda największe wystawy, które już się dzieją, ale nie ma otwarć za bardzo. I tutaj 29 lipca mamy przełamanie schematu. I tutaj w National Gallery w Londynie będzie pokazany do 15 listopada mm, też polski akcent, także będzie dużo polskich akcentów w 2020 roku, jak widzicie w Londynie. I to będzie wystawa pod tytułem Conversations with God Copernicus by Jan Matejko. I właśnie obraz Kopernika Jana Matejki będzie prezentowany, właśnie jako taki single one, na wystawie w Londynie w National Gallery. Także całkiem nieźle. Także wakacje Magdalena Abakanowicz w Tate Modern i Kopernik Jana Matejki w National Gallery. Całkiem nieźle. Także ten sezon w Londynie należy do Polaków. No, i jesteśmy we wrześniu, w takim razie. We wrześniu mamy też również tylko jedno otwarcie bo jest to schy schyłek w zasadzie sezonu letniego. 4 września mamy otwarcie bardzo ważnej wystawy największej w Europie w ogóle wszech czasów artystki z Azji. Jest to wystawa w Martin Gropius Gropiusbaum, moim ukochanym w Berlinie. Jajoki Kusama będzie miała swoją prezentację prac. Tak jak właśnie powiedziałam, największą prezentację prac artystki do tej pory, jaka w ogóle była w Europie. Także ja na pewno się wybiorę do Berlina na tą wystawę 4 września do aż 17 stycznia, bo właśnie te wystawy, które będą. E, Prezentowane i które będą planowane przez Świat Muzealny od września, października, czyli jesienne, to będą właśnie te, które również zaspokoją najczęściej pierwszą część roku, czyli właśnie one będą trwały do stycznia, do lutego, czasem aż do marca. Także 4 września w Martin Gruppus Bau, powtórzę jeszcze raz w Berlinie, otwiera się wielka wystawa Jajoki Kusama i będzie trwała do 17 stycznia 2021 roku. Październik, czyli po marcu, drugi największy miesiąc urodzaju w świecie muzealnym. I w październiku, pozwólcie, że policzę, mamy tych prezentacji nowych siedem. I w zasadzie są to ostatnie 7 prezentacji w ogóle jeszcze w tym roku, ponieważ listopad i grudzień znowu będą miesiącami martwymi, także ostatnie 7 prezentacji, które możecie jeszcze zobaczyć od października, a które będą trwały znowu w pierwszej połowie, czy tam w pierwszych miesiącach roku kolejnego. No i pierwsza prezentacja, która się otwiera na jesień, to już 2 października. Wystawa Gustawa Klimta w Van Gogh Museum w Amsterdamie, która będzie trwała do 10 stycznia 2021 roku, także 2 października do 10 stycznia, Gustav Klimt w Gogh Museum w Amsterdamie. No i ja, jak zobaczyłam tą informację, to zastanowiłam się: no ale po co w Klimt? w Muzeum Van Gogha, no i bo Klimt generalnie powinien wam się kojarzyć z Wiedniem tam jest największa prezentacja jego prac na stałe no i jakby po co go przenosić w ogóle, bez sensu natomiast tutaj oczywiście będzie kontekst po prostu tej wystawy zmieniony i ta wystawa będzie prezentowana jako taka, która kładzie nacisk na inspiracje, jakie czerpał Klimt z twórczości Moneta, Van Gogha oczywiście i Matisa Także będzie właśnie tak kierunkowana, fokusowana na te inspiracje, które zbierał właśnie u tych artystów. Następna prezentacja, już następnego dnia, 3 października, także tak jak mówiłam, w październiku jest w świecie muzeów gorąco. 3 października otwiera się następna wystawa, jest to wystawa w National Gallery w Londynie, więc kolejna prezentacja tego roku w National Gallery w Londynie, która będzie trwała aż do 24 stycznia 2021 roku. Jest to wystawa pod tytułem Rafael. Więc myślę, że to jest wystawa, która mówi wszystko. Jest to Wystawa, która będzie przede wszystkim wielkim świętowaniem 500. rocznicy śmierci Rafaela Santi, która przypada na rok 2020 i w ogóle Rafael Santi będzie taką postacią, która bardzo często właśnie w kanonie wystaw 2020 roku będzie się przez to pojawiała. Tak jak Leonardo da Vinci pojawiał się w roku poprzednim, tak jak Bauhaus pojawiał się w roku poprzednim, czy tak jak Rembrandt pojawiał się w roku poprzednim. Także rok 2020 jest to rok śmierci Rafaela, 500. I jeżeli jeżeli chodzi o tę wystawę, konkretnie w Londynie, to jest to jedna z pierwszych wystaw w ogóle tak pełnie pokazujących pracę Rafaela, czyli ona będzie po prostu ogromna. Rafael Santi od 3 października do 24 stycznia przyszłego roku w National Gallery w Londynie. Idziemy dalej. 6 października po sąsiedzku w Londynie w Tate Modern otwiera się ostatnia prezentacja w tym roku i będzie to prezentacja prac nowoczesnego artysty Brusa Naumana. Ona będzie trwała aż do 17 stycznia i to Będą prace, które... Będą pokazywały prace audio, prace wideo, będą tam też te słynne neony, które na co dzień też e, przecież są w kolekcji stałej Tate Modern. E, będą też hologramy i prace 3D, a tego artysty. Więc jeżeli interesują Cię klimaty nowych technologii e, po w połączeniu ze sztuką, to myślę, że ta wystawa absolutnie jest must have i must see i must everything. E, no i jest to pierwsza w ogóle oficjalna wystawa artysty tak duża w ostatnich 20 latach w Londynie. Także e, szósta. Października do 17 stycznia Bruce Nauman Tate Modern w Londynie. Dalej, 11 października e, otwiera się wystawa Viva La Vida, e, czyli życie i twórczość Frida Kalo, e, w, w takiej małej miejscowości Asen w Holandii e, w Drents Museum. E, I ta wystawa od 11 października będzie trwała aż do 28 marca, więc e, przeniesie się aż na trzy kolejne miesiące nowego roku. E, I jest to pierwsza taka prezentacja prac połączonych na wyjeździe dwóch muzeów z Meksyku. Pierwsze, czyli Muzeo Dolores Olmedo i potem Muzeo Frida Kahlo właśnie, czyli te dwa muzea połączą się na wyjeździe właśnie w tym małym miejscowości Asen w Holandii w Drents Museum. I będą eksponowane oczywiście dzieła artystki, ale też przede wszystkim będzie bardzo duża kolekcja, jak zapowiadają kuratorzy, prac osobistych artystki, czyli będą ubrania, będą gorsety Fridy, będzie biżuteria. Także myślę, że dla fanów przede wszystkim nie tylko twórczości Fridy, ale przede wszystkim całej postaci e, kobiety silnej, e, myślę, że to jest taki w ogóle bardzo fajny, e, bardzo fajna propozycja w tym roku do zobaczenia. Następna prezentacja to jest 13 października, i wtedy otwiera się wystawa. Tycjana. w Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, także Wiedeń będzie również miał pod koniec tego roku znowu wielką wystawę, która się przeniesie aż do stycznia, bo ta wystawa od 13 października będzie trwała do 17 stycznia właśnie no i będzie to wystawa Tycjan kolor femina. Także głos historyczny z Muzeum Wiedeń. I zostały nam trzy ostatnie prezentacje w tym roku. 21 października w Londynie otwiera się w Tate Modern wystawa prac rzeźbiarskich Augusta Rodę, która potrwa do 21 lutego. Ta wystawa będzie bardzo ważna, bo pierwsze pytanie, jakie trzeba sobie zadać, Rodène, czyli Francuz w Anglii, e, więc tutaj przede wszystkim musisz wiedzieć, że przyleci aż 150 rzeźb Rodę do Anglii, do Londynu, właśnie do Tate Modern, nie do Tate Britain. No bo można by powiedzieć, że przecież Rodę, e, generalnie klasyfikowany często w rzeźbie jako impresjonista, e, raczej wtedy byłby klasyfikowany przez nas e, do takiej mało nowoczesnej sztuki, w sensie, no jakby. Jest często po prostu przez kanon klasyfikowany bardzo tradycyjnie, natomiast jest eksponowany w Tate Modern. I teraz dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że Tate Modern chce pokazać Rodę jako bardzo nowoczesnego i przede wszystkim bardzo rewolucyjnego artystę takiego, który łamał konwencje i takiego, który niósł nową jakość w rzeźbie i który wymyślał, sam tworzył nowe sposoby tworzenia rzeźby. Czasach, w których żył. Także na pewno będzie to bardzo interesująca prezentacja, ponieważ jest właśnie ten kontekst, który chcą kuratorzy nadać tej wystawie i chcą w tym świetle pokazać artystę, który zazwyczaj jest pokazywany zupełnie tradycyjnie. Także myślę, że ta wystawa będzie naprawdę bardzo interesująca. Tak się zapowiada. 28 października i przedostatnie wielkie otwarcie wystawy w Europie to jest Tate Britain, czyli po sąsiedzku znowu Tate Modern już otworzyło rodę, to teraz Tate Britain otworzy. Otwiera Turner's Modern World, czyli Świat Nowoczesny Turnera i będzie prezentowała właśnie jego pracę na wystawie od 28 października aż do 7 marca 2021 roku. Także jeżeli jesteś fanem albo jesteś fanką Turnera, no to masz szansę zobaczyć jego pracę i dużą wystawę w Tate Britain, czyli jakby w takim naturalnym w ogóle domu, gdzie znajdują się prace w większości właśnie Turnera na co dzień właśnie w Londynie w Tate Britain. Ostatnia prezentacja, o której chciałabym ci powiedzieć, która jest zaplanowana w tym roku, to jest ostatni dzień października, czyli 31 października i wtedy do Kunstmuseum Basel, czyli do Bazylei, do Muzeum Sztuki w Szwajcarii przenosi się wystawa West Meets East, czyli ta, która jest grana wcześniej w Poczdamie. Także ta wystawa przenosi się na południe do Szwajcarii i będzie trwała od 31 października aż do 14 lutego. Do Walentynek. I teraz na koniec jeszcze chciałabym powiedzieć Ci o dwóch aspektach. Pierwszy to jest moje zaskoczenie, tym negatywne, muszę powiedzieć szczerze, że 2020 rok, czyli rok świętowania 500. rocznicy śmierci Rafaela Santi, to jest rok, w którym Galeria Sztuki w Dreźnie nie otwiera wielkiej wystawy Rafaela Santi. Jestem, powiem szczerze, rozczarowana tym faktem, bo spodziewałabym się. Jak dowiedziałam się, że ten rok będzie rokiem Rafaela, pierwsze co zrobiłam, to uderzałam właśnie w kierunku Galerii Starych Mistrzów w Dreźnie, bo wiedziałam, że przecież oni mają Madonnę Sykstyńską, więc myślałam, że będą starali się o dużą ekspozycję w tym roku, natomiast niestety tak nie jest. Oni co prawda otwierają, mają kilka otwarć w tym roku, na przykład po renowacji otwierają, będzie wielkie otwarcie galerii rzeźby do 1800 roku, będzie też wystawa tapiserii, która ma nawiązywać do Rafaela Santi. I będzie wystawa jednego pojedynczego obrazu, który zostanie sprowadzony do Galerii Starych Mistrzów. I to będzie obraz Madonna z Dzieciątkiem i Książką z Pasadeny. Które będzie eksponowany od 19 czerwca do 27 września, czyli też właśnie w sezonie wakacyjnym w Galerii Starych Mistrzów w Dreźnie. Natomiast no, nie będzie niestety jakiejś takiej wielkiej ekspozycji. Natomiast dużych ekspozycji Rafaela Santi jego dzieł możesz spodziewać się w tym roku w Rzymie. I jeżeli pojedziesz do Rzymu, to w prawie, no nie chcę powiedzieć, że w prawie każdym muzeum, ale generalnie są szykowane wielkie ekspozycje. I w Rzymie przede wszystkim zwróć uwagę, jakbyś była, bo jakbyś była, na y, galerię Skruderia na Quirinale, bo ona połączy siły w tym roku z galerią Uffici i z galerią y, Palazzo Pitti i one. W te wszystkie zbiory, które mają Rafaelowskie, połączą ze sobą i właśnie będą wystawiać na kwirynale. Także jeżeli Rafael Santi, to myślę, że największa prezentacja jednak będzie w tym roku w Rzymie. Także jeżeli ktoś z Was jest fanem Rafaela Santi, no to raczej odsyłam Was do Rzymu. Możecie jeszcze sobie zobaczyć, jak wygląda cała reszta prezentacji, prac w tym roku w Europie, bo będzie tego sporo. Natomiast tak jak mówię, na przykład w Dreźnie będą to niewielkie prezentacje, także wielka prezentacja będzie w Rzymie, no i na pewno w Londynie, tak jak już wcześniej. Mówiłam. I to by było na tyle. Tak jak już powiedziałam, listopad i grudzień są, to jest to sezon znowu martwy w muzealnictwie, czyli sezon, gdzie w październiku zostały otwarte wszystkie najważniejsze wystawy, które zajmują nam czas aż do stycznia, a najczęściej do lutego albo nawet i do marca. I ten sezon wtedy właśnie przełomu roku mamy załatwionych w muzeach. Także to by było na tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o kalendarz najlepszych wystaw w Europie na 2020 rok. Daj koniecznie znać, czy Wśród tej listy, którą dzisiaj zaprezentowałam, znalazłeś albo znalazłaś coś dla siebie i czy już pakujesz plecak, żeby na którąś z tych wypraw, do któregoś z tych muzeum się wybrać w swoim urlopie. A jeżeli na przykład słyszałeś albo słyszałaś o jakiejś innej ciekawej wystawie, koniecznie daj mi znać też na dole w komentarzach. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!